W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten czwartkowy poranek 9 czerwca pragnę Was przywitać i pozdrowić z parafii w Suwałkach. Dziś pragniemy wspólnie rozpocząć ten dzień od słuchania się w Boże Słowo, które zaczerpnięte z książeczki z Biblią na co dzień przynosi nam słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału, 7 werset oraz z listu apostoła Pawła do Galacjan, z 5 rozdziału, 1 werset. Słuchajmy się wspólnie w te słowa. Twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Jako słowo refleksji podane są na dziś słowa autorstwa księdza Ryszarda Trenklera. Gdy Słowo Boże staje się dla człowieka obowiązującą normą, gdy Chrystus uznany jest jako Pan i Zbawiciel, wówczas nie trzeba już żadnych nakazów i zakazów. Wówczas wszelkie decyzje podejmowane są w zupełnej wolności i swobodzie. Wówczas wszelkie działanie pozbawione jest już przymusu, bo wtedy decyduję już nie ja, z gruntu grzeszna istota, lecz Chrystus, który we mnie żyje i działa. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, dzisiejsze słowa przypominają nam o wolności, której doświadczamy dzięki Chrystusowi. Tylko moglibyśmy sobie dzisiaj zadać to pytanie, czy potrafimy odpowiednio korzystać z tej wolności. Bo wydawałoby nam się, że wolność jest tym, do czego dąży każdy człowiek. Bycie wolnym wyzwala nas, sprawia, że jesteśmy pomysłowi, że jesteśmy radośni, że jesteśmy zmotywowani do działania, że szukamy coraz to nowych horyzontów naszych wszystkich marzeń i planów, bo czujemy się wolni. Tylko czy tak rzeczywiście jest? Czy potrafimy we właściwy sposób zażywać wolności? Dzisiejsze Słowo Boże przypomina nam o tym, że jednak często tak nie jest. Bo wolność niesie za sobą pewne zagrożenia. Kiedy jesteśmy wolni w Chrystusie, działamy. Ale kiedy nasza niewiara, nasza ignorancja dają nam do zrozumienia, że istnieje jeszcze ten świat poza Chrystusem, nasza grzeszna natura, ta istota, o której wspomina ksiądz Trenkler, sprawia, że zaczynamy szukać nowych dróg, niekoniecznie Bożych. I to o nich wspomina właśnie autor listu do Galacjan. Ponieważ ten werset, który dzisiaj słyszeliśmy, ma swoją kontynuację. Bo zaraz za słowami, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, apostoł Paweł przypomina, byśmy jednak z tej drogi nie zeszli i nie poddali się znowu w jarzmo niewoli. Czy jest to trudne? Przypomnijmy chociaż sobie Izraelitów, którzy wyszli z niewoli egipskiej. Wydawałoby się, że to wielopokoleniowe niewolnictwo, te marzenie za ziemią ojców będzie pchało ich naprzód za Mojżeszem, że pełni radości i werwy będą szli z niewoli do wolności, którą da im własna ojczyzna. A jednak bardzo szybko Biblia przytacza nam przykłady, kiedy to ci sami Izraelici, którzy poszli za Mojżeszem, zaczęli szemrzeć. Zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Zaczęli wspominać czasy, kiedy owszem, może nie byli wolni, może nic nie znaczyli w oczach Egipcjan, może tylko byli zmuszani do pracy, ale jednak zasiadali przy garnku pełnym mięsa. Może mieli namiastkę człowieczeństwa, ale jednak w pewien sposób nie musieli o to walczyć. Wystarczyło ciężko pracować i te ochłapy im rzucano. Tymczasem Mojżesz wyprowadził swoich ludzi do wolności. Do wolności również, drodzy, wyprowadził nas Chrystus.
I o tym życiu nie powinniśmy zapominać. Że to życie w wolności niesie ze sobą jednak ten obowiązek ciągłego zmagania się z własną naturą. Ciągłego wybierania tego, co jest tą Bożą wolą wobec nas, Bożą drogą. I choć może czasami te właściwe wybory nie będą nam profitować wszystkim tym, o czym byśmy sobie marzyli, nie zawsze będziemy mieli ten przysłowiowy garnek mięsa, o którym wspominali Izraelici, ale jednak to Boża wola doprowadzi nas do ojczyzny, którą przygotował dla nas Chrystus. Niech więc nasze życie, ten dzisiejszy również dzień, obfituje we właściwe decyzje i wybory, dokonywane w wolności, którą daje nam wiara w Chrystusa. Nie zapominajmy o Nim, nie zapominajmy o Jego wielkiej ofierze i chciejmy w Nim trwać, by wszystko to, co czynimy, co mówimy, było czynione na chwałę naszego Boga i Ojca, który jest w niebie. Niech więc Bóg pobłogosławi nas wszystkich w tym nowym dniu. Amen. Zostańcie z Bogiem.